Grypnie witam wszystkich, co tutaj przyjechali, przyszli i szli z nami pokazać, że my są. Bo żadna specustawa no, nie jest potrzebna, żeby my byli. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby inksze nacje, inksze grupy miały to, czego nam odmawiają. No nie trzeba żadnego geltu, no nie trzeba żadnego wsparcia, no trzeba, żeby nas szanowali. A na razie nas nie szanują. Na razie nas nawet sądy nie uznawają. A jak zbieramy podpisy, to nam gadają, że my zbieramy, bo my chcemy pieniądze. No to po jakim od nas te pieniądze biorą? Niech nie biorą, no styknie. Ja dziękuję za zaproszenie do Śląskiej Ferajnie na ten marsz. I tu powiem, że nawet gdybym nie był zaproszony, też bym tutaj był, bo jestem Ślązokiem. To też przede wszystkim Ślązokiem, ale też obywatelem Rzeczpospolitej Polski. Tej Rzeczpospolitej Polski, dla której nie istnieje. To smutne, że matka nie uznaje własnych dzieci. Wówczas dla tych dzieci szuka się rodziny zastępczej. Dla nas Ślązoków taka rodzina zastępcza, na którą patrzymy z nadzieją, jest Europa. Rozumieli, pięknie witam wszystkich. Jest to coś zacnego, że się sam możemy spotykać każdego roku i że jest nas coraz więcej. Że sami siebie szanujemy, a trzeba to niestety powtórzyć za Piotrem, że Polska nas nie uszanowała. Ale tak jak siedziwą do wierchu wisi nad nami ta Polska Pana. I myślę, że niech ona nam wisi, bo najważniejsze jest to, że każdy z nas sam tu mota Pana Śląską i moją też sercu. I nie jest na szczęście tak, że ktoś mógłby nam to wziąć. Ale mamy też i ta siła, żeby pozwolić się starać. I staramy się. Tak po naszemu, bez kraju. Zbieramy podpisy. Przyjdziemy z tym do Sejmu i przyjdziemy z tym do Europarlamentu. Wybraliście mnie i Jerzek tam. Jerzek tam z kuli was i z kuli Śląskiej Nacji. To jest mój plan, żeby Europa się o nas upomniała i wspierała nas w naszym dążeniu do tego, co się nam od pombuczka dane należy. Bo nas takimi stworzył. Ślązokami. W Polsce, Czechach, Niemcach, na Słowacji. Śląsk nie mieści się w jednym kraju i no jest ziemią Ślązoków, którzy mieszkają przede wszystkim w Europie, a potem dopiero w Polsce, Czechach, Niemcach i na Słowacji. Zawsze tak było. Bycki. I niech tak będzie. Tobą przyrzeką. I to jest mój plan działania na najbliższy czas w Europarlamencie. Zbieramy podpisy i to jest najważniejszy cel dzisiaj wszystkich organizacji śląskich. Tego typu marsze są nieodzowne. One pokazują, że my są tutaj na tym Śląsku, że są my solą tej ziemi i że to zbieranie podpisów w tym momencie jest dla nas najważniejszym tematem, najważniejszą sprawą do zrealizowania. Pan poseł Plura tu już dobrze powiedział, jeżeli my będziemy się starać to zrobić i pokażemy, że mamy siłę, to wszyscy się będą z nami liczyć. Walczymy o to ponad 20 lat. W roku 2015 będzie 25-lecie ruchu Autonomii Śląska.